Czołem, towarzysze, z tej strony starszy pogrypowy Staszko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Contraband Police. No, chciałem tak przywitać oczywiście, bo to chyba nowy akt miał się zacząć, jak dobrze pamiętam. Kliknijmy i zobaczmy, nowy rozdział. Tak. Po bratku etu sporu poludnych zagomdrów, my pomskają ada im krasny grusku, racho ać gomdra. Eto kontrolu a rodni rynkownia, nażywy partija, turo nuboczka rozdruki. Nowe obostrzenia. Okej. Okay. No to zaraz będziemy badać, co tu nowego doszło. O, i do Contraband Police też wracam powoli. I zobaczymy, jak mi będzie. W tym zobaczmy, co my tu mamy. Konflikt na południu. Trwające od lat napięcia zbrojne pomiędzy Kagastamem a Al-Barak ostatecznie doprowadziły do zamknięcia granicy pomiędzy krajami oraz zerwania wszelkich kontaktów dyplomatycznych. W efekcie tego sporu nasz kraj stał się nowym celem eksportu dla południowych sąsiadów. W trosce o dobro narodowej gospodarki rząd wprowadza ograniczenia w transporcie towarów z zagranicy. Zalew towarów i koniec pandemii też się, zobaczcie, skończyło. Dzięki sprawnym działaniom naszego rządu kryzys epidemiczny w kraju został opanowany. W związku z małą liczbą nowych zakażeń obowiązek szczepień zostaje zniesiony. Proszę bardzo, dobrze. Czyli jakiś problem z towarami będzie. Zaraz zobaczymy. Już tam, już trzy wozy podjechały, to zobaczmy, jakie są teraz nowe obostrzenia. Limit towarów zagranicznych. Decyzji upartii w celu ochrony narodowej gospodarki transport towarów z krajów południowych zostaje czasowo ograniczone maksymalna ilość towarów z danej kategorii. Żywność 6, AGD3, chemikalia 4. To trzeba jeszcze będzie liczyć. No kurczę. No dobra, wiek kierowcy 39, 7-upa ktoś będzie pił, rejestracyjny, narodowość, zjednoczone rally, kolor pojazdu czerwony i uszkodzenie, zniszczone światła 1. O rany. No, powiem wam szczerze, jeszcze nie w pełni zdrowia, może być to o wiele ciężej utrzymać streak bez lam, ale zobaczymy. Zobaczymy. Moi ludzie są pouzbrajani teraz, w razie czego. Widziałem, że twórcy dodali informacja na temat prowadzonego cały czas Endless Mode'a. Dzień dobry panu. A więc podobno w maju ma tego roku być. Tak, na razie tak planują. Czy tak będzie? Zobaczymy. Masz coś do handlowania. Ja mam dla ciebie papier toaletowy tylko, a ty masz rzeczy, których nie chcę kupić. Dobrze, dobrze było wiedzieć. Czyli tak. Wiek kierowcy 39, 7 up. 7 up nie. Wiek kierowcy 39. Zjednoczone rally. Albo zniszczone światła, jeden. Ojej. Dobra, latareczka. Może od razu taką. Zniszczone światła, jeden. Zobaczymy, czy ma jakieś światło zniszczone, czy muszę go jednak sprawdzać, typa. No, wygląda na to, że będę musiał typa posprawdzać. Tak mi się przynajmniej wydaje. No dobra, zobaczymy też, czy ma 39... O, Republika Kagastamu, tak? A my mamy patrzeć na... Zjednoczone rally. No dobra, czyli wychodzi na to, że na razie możemy zobaczyć jego wiek 30, czyli na razie możemy po prostu posprawdzać, jak jest. Wybaczcie, jeśli trochę będę tam harczał jeszcze, no bo jeszcze mogę. Umarł Baskiri. Umarł! No to ja żyję. Kurna, umarł, a żyje, w ogóle do mnie się nie odzywa. Umarł Baskiri. Umarł Baskiri. Umarł Baskiri. Dobra. Tu się zgadza, widzę. Handel. Ważne, do lipca. Do grudnia data ważności. Proszę. Brak zgodności. Mikro... No na pewno to jest mikro 26D. No a absolutnie na pewno. Nie zgadza się typ pojazdu. Waga. Zaraz zobaczymy, czy przekraczasz 4 tony. Nie przekraczasz 4 ton. Już przejechać nie będziesz mógł. Zobaczmy jeszcze rejestracyjny numer. CBM. O Jezu, CBM to jest skrót od CB-mana. O nie, najgorzej. Nie przypominać mi proszę tych czasów. Zgadza się. Zobaczmy jeszcze raz przegląd techniczny. Lusterka są, tak? Ja tu muszę sobie przypomnieć też, na co się patrzyło. Miałem znowu tydzień przerwy. No nie widzę, żeby tutaj były problemy z dowozem rzeczy. No i tak. No i zobaczmy, nie będę musiał wyładowywać tego, bo widzę, jakie to są rzeczy. Mamy tak, lodówka, beczka benzyny i kuchenka gazowa. I tutaj są pewne ograniczenia tu pokazane, że maksymalna ilość towarów, liczba w sumie powinna być, żywność... Nie przekracza AGD3. Kuchenka gazowa, lodówka to są AGD, więc dwa są. Chemikalia 4, beczka benzyny, czy to jest chemikalia? Kurna, no teraz pytanie, czy można to nazwać? Benzyna w pewien sposób jest chemikaliem. No to jak to traktować, nie?
Ale wygląda na to, że okej. Okay. Nawet jeszcze widzę, że... Chyba zgadzało się też... A, czekajcie. Bo tu to się nie zgadza z tym. Jeszcze nie mógłbyś ruszać. Nie masz dwóch kuchenek gazowych. Skrzynka mydła? Czy może się okazać, że on ma gdzieś coś więcej w innym miejscu? Nie no, sprawdzałem, nie? I tutaj chyba, że tam się gdzieś głębiej coś ukryło. Kurde, no i teraz nie wiem. Wyładuj. A no właśnie, widzicie? No więc właśnie. Trzeba było jedno wyładować. Co teraz mówi? Rzeczywiście, skrzynka mydła, ale jest... No to się też nie zgadzają rzeczy, więc chciał, nie chciał. Waga, pojazd, numer rejestracyjny, list przewozowy się nie zgadza. Tak, zdjęcie się zgadzało, regulacje wjazdowe są ok, nie masz żadnych uszkodzeń z tego, co widziałem. Tak mi się wydaje, że żadnych uszkodzeń nie widziałem, nie zdiagnozowałem żadnego uszkodzenia, nie widzę żadnego flaczka. Jeszcze raz zobaczymy. Wszystkie wygląda na to, że rzeczy są w porządku, nie ma żadnego flaka. Nie stoi krzywo. Tyle, co muszę zrobić, to kazać mu zwrócić ładunek. Ziom? Zwróć ładunek, a ja go muszę w takim wypadku oddać mu dokumenty i niestety, ale... No co jeszcze, wszystko sprawdzaliśmy, tak? To się nie zgadzało. Chyba tyle, odrzucony ogólnie. Zobaczymy, czy pierwsza inspekcja będzie... Czy będzie chociaż jeden perfekt dzisiaj, bo... Nie powiedziałbym, że czuję się super ekstra na siłach, żeby dzisiaj pocisnąć, wiecie, godzinę sprawdzania tych pojazdów, ale... Damy radę, że jeden dzień zrobię, więc na luzie. Damy radę. Słuszna odmowa, ale coś przypominałem jednak. Zobaczmy. Regulacje wjazdowe się nie zgadzały. Okej. I teraz pytanie, dlaczego? Czy to jest to są te chemikalia, że on miał tam dwie beczki plus dwie skrzynki mydła? Tak? Bo rozumiem, bo wiecie, kategoria chemikalia to dla mnie jest bardzo, bardzo nieprecyzyjne, w sensie nie wiem, chyba, że to jest napisane w naszym poradniku i może tam da się sprawdzić, że to jest traktowane jako chemikalia. Może przy jakiejś wolnej chwili sprawdzę, czy może jest to jakoś opisane. Dobra, przyjezdny. Weź wysiąść, bo i tak muszę cię poprosić o wyjście. Tak, sprawdzamy, czy nie ma... Okej, jest jedno zbite światełko. A to już, to już alarm, tak? Zniszczone światła 1. 7 up nie ma. Wiek kierowcy Zjednoczone Rally czerwony. Zobaczmy. Zjednoczone Rally, tak jakby drugie podejrzenie na niego pada. Patrzymy na typa, czy on tutaj coś... Nie ma żadnych na razie wężyków. Drugie zbite, ale zobaczcie, co tu jest. Mamy przemytnika. Chociaż tak naprawdę Zjednoczone Rally chyba najbardziej. Także jesteś aresztowany. Dobranoc. Ile w ogóle mamy tam więźniów? Chyba ich ostatnio odwoziłem, tak? Tak, to jest pierwszy. Dobra, przestępca aresztowany. Dobra. Okej. No to mamy pierwszego. Miśka. Który dał się tu złapać. Patrzę, co tu jeszcze mam. Mówicie, że co, z tą to mogę wystrzelić tylko te amunicje. A podobno właśnie w update'cie też widziałem, że już więcej rzeczy będą teraz przestępcy wyrzucać. Myślę, że jak w maju, czy tam po maju dojdzie ten kolejny mode. Endless Mode, to byśmy w tym jak sobie może zagrali? Bo myślę, że jest sporo wśród was osób, które lubią oglądać. Które lubią oglądać Contraband Police, więc czemu nie? Pieniądze! Hajsy! Dobra. Hajsy znalezione po raz pierwszy, dobra. No, że nie musiałem przynajmniej sprawdzać jego rzeczy, i tak musimy to wyładować, żeby po prostu posprawdzać, czy przypadkiem nie ma tam więcej kontrabandy. Tak naprawdę już chyba wiemy, jak traktować te chemikalia w takim razie. Będziemy je traktować jako mydło, wszystkie takie benzyna, to wszystko jest chemikalia. Jeszcze poszukamy może, jak czas pozwoli. Na koniec dnia, żeby teraz nie tracić czasu. Tutaj tak spokojnie. Nic nie widzę. Żadnych, nawet tutaj nigdzie nie pojawiają się żadne wężyki kolejne. Pytanie tylko, gdzie jeszcze może... No, sprawdzimy w silniku. Coś mi się wydaje, że może gdzieś ten hajs będzie w silniku skryty. Zaraz zobaczymy dokładnie opony jeszcze. Żeby nie mieć wątpliwości. Patrzcie razem ze mną jak zawsze. Może coś wyłapiecie. O! Jest! Fałszywe pieniądze w silniku wyłapane.
Dobra, zobaczmy teraz jeszcze raz opony z bliska. Patrzmy też tutaj, pójdziemy w tę stronę. Czy gdzieś jeszcze jakieś wężyki? Dobra, jest włączone. Dobra, zamykamy to, bo w środku sprawdziłem wszystko. Przynajmniej tak myślę. Tu nie widzę. Tutaj w bagażniku też chyba nie było żadnych wężyków. Także tutaj git. A! Jest! No! Ale prawie znowu przerwałem, zobaczcie, szukanie opon. W najgorszym momencie. Cyk. No właśnie, jest. Także od tej opony zaczynałem, przypominam. Ja robiłem naokoło przejście jakoś, ale mogłem to pominąć, kurka. Dobra. Zobaczmy. Wiadomo, że nie ma sensu otwierać tych, które nie mają wężyka. To już się przekonałem. O, proszę. Dobra, pałę trzeba użyć. No to ja szkurde rurką. Gazurka otwarta, bardzo ładne mydło. Chętnie bym się w nim wymył. Mydło dla bogaczy. No dobra, to już jest mydło faktycznie. Dobra, wydaje mi się, że wszystko. Wydaje mi się, że wszystko, więc trzeba pogadać teraz z naszym kolegą, który teraz już ma ochronkę. I to mi się wydaje, że... Tak jest! 200, czyli wszystko perfekcyjnie. No i kituwa. A teraz pytanie powstaje, jeszcze wpuszczam kolejnego typa, który mi się odznaczył. Pewnie jest znieczne rally, tak? Tak, wiek kierowcy, kolor pojazdu, zniszczone światła, to nadal jest aktywne. O, mamy kapucia. Witam, witam, dzień dobry i zdrowie pytam. Zanim sprawdzimy, 7 up nie ma. Światełka. Patrzymy na status, lusterka są. Jeden kapeć jest tylko, muszę zobaczyć, czy światła jeszcze... Wszystko z tymi światłami jest w porządku. Mamy jednego kapcia. Tu jest AF. Co tam w środku? Pusto! O Jezu. Okej. Okay. Mega pusto tu w tym samochodzie. Ale okej. Okay. Posprawdzane. Czyli co? Ze wszystkich uszkodzeń widzę tylko jednego kapcia? To wszystko, co masz uszkodzone? Tak to wygląda. Chyba szyby są ok. Nie widzę problemu z szybami. Tak? Tak mi się wydaje. Dobra. A teraz zobaczymy, kolego, ile masz lat przy okazji. 41, czyli się nie podpisujesz. Dobra. Arslan, o Boże. Arslan. Arslan Gazali. Zobaczmy ten AF. 4, 5, 6, dobra, tu jest ok. Zobaczymy teraz maksymalną wagę. Czy przekracza 4200? Nie przekracza, więc jest w porządku. S6, D3, LMT9. Do czerwca mamy maj, więc ok. Tranzyt, jesteś z Albarak, więc jest spoko, nic nie przewozisz. Nie masz karty przewozu. Japa się zgadza. Czyli oprócz tego, że masz jednego kapcia, to mogę cię przepuścić. Przebita opana jedna. Tak, zaraz będziesz mógł ruszać. To jest chyba wszystko, co mam do ciebie. Wszystkie wąty, które miałem, to są chyba te. Czerwony pojazd. No właśnie, nie jest czerwony. Dobra. Jest ok. Może pan jechać. Przepuszczam. Choroszego Dajna! Tak, do naszego Dajna. Co tam ty tam gadasz? To tak samo tobie też tego życzę. W zdrowiu przede wszystkim. Obyś przebywał swe życie w zdrowiu. Kurna, co pominąłem? Nożesz w ryj. Co jest? No ja, dwie przebite opony i wybita szyba? To ja się chyba jakoś na tych oponach nie za bardzo skupiłem, że tylko jedną zarejestrowałem? No jedna kręciła się. Była jeszcze z drugiej strony jakaś zbita opona? I przeglądałem się przecież... Przyglądałem się szybami... Szybom. Kurczę, przyglądałem się im z bliska. Przecież... No przyglądałem się tym szybom. Niech to szlak jasny trafi. Jakim cudem tam była szyba zbita? Gdzie? Nie pamiętam, żeby tam coś takiego było. Przez zachłanność Kazachstan urósł w siłę. No cóż, dolet unal. A zaraz musimy posprawdzać, czy w ogóle mam cię sprawdzać. 39 lat masz. Czy to pasuje? 39. Dobra, gościu, słuchaj. Wyjdź sobie na razie, tak? Wyjdź sobie. O, no właśnie, typie.
Ja już cię chciałem posprawdzać. Dobranoc. Już dwóch złapanych fiśków i miśków. Do widzenia. Już dwóch mamy. Okej. Dwóch zaaresztowanych można sprawdzać. To dzisiaj? Dzisiaj? Kurczę? Dwóch typów. Już. Zdiagnozowaliśmy. Dobra, zobaczmy, czy w silniku coś trzyma. I zobaczymy, co on tutaj w ogóle może przewozić. Teraz dobry moment na kawkę. Jezu, a wreszcie zacząłem... Wiecie co? No, nie tyle w chorobie najgorsze było... No, wiadomo, to jest słabe, tak? Ciągły kaszel, a potem katar. Ale najgorsze, co dla mnie jest, to jest brak smaku. To jest przez to, że jak ma się zatkany ten nohal, ja dopiero dzisiaj, po raz pierwszy, od tam tych 4-5 dni, zacząłem z powrotem czuć smak tego, co jem i piję. Masakra, powiem wam szczerze. To dla mnie, który zawsze jak coś je i pije, to lubię czuć smak. No po prostu, no lubię. To było zbrodnia. Po prostu wkładam sobie, wiecie, ryj w chrupki kota, nic nie czuję. W kawę nic nie czuję. Słuchajcie, olbas, intensywny, mentol, nie czuję. To było tak mega dziwne uczucie, że ojej, dobrze, że to powoli już mija. Broń! No dobra. Nie bronię ci mieć broni, a jednocześnie, no jednak bronię. No dobra, patrzymy dalej. Czy ta opona jeszcze coś skrywa? W ogóle kończę się dzień, a mam jeszcze auta do sprawdzenia. Tutaj widziałem jeszcze, tak? To muszę rurą. Nie, będzie chyba łatwiej czekanem. Cyk. Jest broń numer jeden. Też jedna sztuczka. Dobra. Co to jeszcze? Zobaczymy dokładnie jeszcze te opony, bo one tutaj mogą gdzieś też coś... O, proszę bardzo. Jeszcze w jednej oponie. Dawaj. Dobra, jest. No dobra, to by było chyba na tyle. Wydaje mi się, że więcej wężyków nie widziałem. W środku wężyka nie było. Jeszcze zobaczymy. Dla pewności. Czy tu na tapicerce czegoś nie ma? Ale wygląda na to, że nie ma. Chyba? Mi się wydaje, że wszystko na spokojnie. Tak, tu chyba nic nie było też. No dobra, zakładam, że to tyle. Zakładam, że to tyle. A jak nie, to kij w motyle. Nie wiem, co mi przyszło do głowy teraz, ale wydaje się, że to wszystko. Nie ma nawet czego tu więcej sprawdzać. Więc po prostu oddamy to i zobaczymy, czy udało się znaleźć wszystko, co trzeba. Rozkaz. I... 160! Kurza mać! Co jest grane? Znowu przedni grill. To jak to się stało? Ja go nie sprawdziłem? Kurde! A jak skitrał tam znowu tak przy tym silniku, no? Kiedyś miałem chyba z tym przednim grillem problem. Dobra, ostatni typek. Na dzisiaj? To już nie będzie, prawda? To już niemożliwe, żeby jednego dnia trzech przemytników było, prawda? Nie wierzę, zaraz zobaczymy, ile waży. 5390 skubany. Dobry wieczór. Jak wyglądasz? Wyglądasz tak jak na zdjęciu. Marat Radiani. Dobra, Marat Radiani. Dobra, zobaczymy, czy on coś w ogóle... Zobaczymy, jak tam jego pak... O, jest. O, jest. Dobra, od razu już. Wyładuj wszystko. Wszystko wyładuj. Chcę zobaczyć. Wszystko policzyć na spokojnie, bo tego masz za dużo. Ewidentnie. Sprawdzamy. Wiecie, a ja w ogóle, wiecie, bardzo tak optymistycznie założyłem, że gość nie jest przemytnikiem. To jest moje bardzo optymistyczne podejście do sprawy, ale no nie widzę wężyków też przy okazji. Ale to było aż dziwne, znaczy dwóch, no może będzie i kiedyś trzech. Ale dobra, to na początku zobaczmy, czy... Coś tu się może zacząć. 52, nawet nie musiałem tego sprawdzać, bo to już nie jest ważne. 7 up, nie ma Amy. Czerwony to nie jest i zniszczone światła. Jaki jest stan techniczny twojego wozu, ziom? Bo się ciemno robi, godzina 9, ale to ja tak... Panie, ja tu po L4 wróciłem do roboty, więc... Proszę mi tutaj nie poganiać pod żadnym pozorem.
Opony w porządku. Światła... Kurczę. Zapalimy takie światło, żeby lepiej widzieć światło. Wygląda na to, że nie ma żadnych uszkodzeń. Jeszcze zobaczę jeszcze raz te cholerne szyby, ale... Na tych szybach można się przejechać, ale nie. Lusterka ma, szyby są. Wygląda na to, że stan techniczny wozu jest perfekcyjny. Zatem sprawdzajmy dalej tutaj. Ilich 57, tak? Ilich 57. Tak, zgadza się. Dobra. 6, oj. A dobra, było ok. Było ok. Pamiętam, że tu... Dobra, 5300. Znaczy, to jest w ogóle wyładowany 5300, więc muszę zobaczyć jeszcze, jak go załaduję z powrotem. Znaczy, wydaje mi się, że mogę już powiedzieć gościowi, żeby załadował. Zwróć ładunek, bo to już żeśmy go spisali. Więc może tylko porównać, czy jest wszystko ok. Snopsiana, kuchenka gazowa, skrzynka jabłek. Czy to się w ogóle zgadza? Snopsiana 9, jest. Beczka oleju 2, jest. Worek z nawozem 5, jest. Skrzynka jabłek 3, jest. Kuchenka gazowa 1, jest. Czy tu się wszystko zgadza, ale czy to się zgadza z tą listą? Żywność 6. No to mamy... Snopsiana to nie jest żywność. Skrzynka jabłek to żywność. Beczka oleju to co to jest? To też jest żywność? Jakiego to był? Jaki to był olej? Worek z nawozem. Tak, ale tu żywność, AGD i chemikalia. Chemikalia. No i teraz... Chemikalia. Beczka oleju mogą być chemikaliami? Wydaje się, że wszystko jest ok. W sensie, że nie przekracza tych wszystkich tutaj rzeczy, więc nie ma się na razie do czego doczepić. Zobaczmy jeszcze raz. 5-3. Znaczy, wiecie co? Dobre, ja to klikałem, zanim pewnie rozładowałem samochód, dlatego została ta liczba, więc ok. Marat Radiani, zobaczmy. Marat Radiani. Marat Radiani. Do 9 maja jesteś... Idealnie się łapiesz. Japa się zgadzała chyba, tak? Handel, tu się wszystko zgadza. Amy było, ale pytanie o numer. Bo zaraz się jeden. BH, ok. Wszystko git. Numer paszportu, no, dla pewności można, ale się zgadza. Czyli wydaje się, że wszystko jest w porządku. Nie mam się do czego doczepić. Stan jest idealny. Tak? Więc nic nie wybite, wszystko ok. Wygląda na to, że mogę go puścić wolno. Albo mogę go puścić szybko. Cyk, ziom. Wydaje mi się, że z panem wszystko ok. Ale ja jestem, mówię, po L4, więc może mieć pan fuks. Jeśli się okaże, że coś pominąłem. Nie. Perfekcyjna kontrola. Mogę już odpocząć. Super, cieszę się niesamowicie, więc zobaczmy, czy faktycznie jest jakiś podział. Jest waga pojazdu, sprawdzenie dokumentów, szukanie kontrabandy, kontrola techniczna, tak? Przebite opony, wybrakowana karoseria, to została pokazane, dobra. Sytuacje awaryjne mamy, zarządzanie posterunkiem, eksploracja. Tak. No, wygląda na to, że tutaj chyba nie za bardzo mogę sprawdzić, co jest czym. Nie ma tutaj informacji na temat... worki, beczki, skrzynie, szukanie kontrabandy, worki. No to jest szukanie kontrabandy, to nie jest opisane, co jest, co to się nazywa chemikalia. Co? O Jezu, podsumowanie dzienne to było, Jezu, wystraszyłem, że coś się wydarzyło. Ale dobra, bo gra mnie tutaj pospiesza, że idź spać, Staszek, no to idę. Idę, bo trzeba jeszcze odespać. Tak. Naspałem się w sumie, ale pójdziemy spać od razu. Dzień skończony, nie ma co kupować, sprzedawać. Chociaż mogłem w sumie wykorzystać ten czas i zanieść rzeczy do samochodu, które mam nielegalne, ale to zaraz szybko odbębnię. Kolejny dzień. No i super. Lecimy, dobra, szybko. Szybko tu polecę i szybko do samochodu zrzucę. Nie czuję w ogóle potrzeby kupowania pozostałych samochodów. Muszę wam powiedzieć. Chyba, że ten największy. To ten mógł być najciekawszy, faktycznie. Dobra, teraz się okaże, że nagle coś podjedzie. O, maluszek jedzie pierwszy. Dobra, czyli tak, mamy sprawdzać 7-upa. Mamy sprawdzać czerwony kolor i zniszczone światło. Czyli już mamy... pewne ułatwienie. O, czerwony kolor. Aj! 1. Okej.
A od razu go zważymy 810. Dzień dobry, czerwony kolor widzę. Więc panu... Co? Zawsze... Chcę tylko odebrać. Dobra, wiesz co? Ty w ogóle wysiądź, bo już masz czerwony kolor, który jest kolorem podejrzanym. Tak jest. Więc sprawdzimy cię na początku. Tutaj... O, jest też zbite jedno światełko. Ale dobra, na początku tu sprawdzimy dokładnie, czy... przypadkiem czegoś nie przewozisz. Zanim zacznę cię bardziej sprawdzać. Ładnie. No sorry, ziom. Duży błąd. Ale właśnie, jak tak ich od razu łapię, to oni mogą mi zaproponować łapówki, ale wiecie, że łapówki nie chcę brać, więc... Trzeci przestępca aresztowany. Bardzo mi przykro z tego powodu. To była szybka akcja. Więc od razu już... wyładujemy wszystko, co jest do wyładowania i będziemy zaraz sprawdzać. O, proszę. Jest wężyk na suficie. Broń 3! Gdzie to poleciało? Tutaj. O kurde. Typie. Takim maluszkiem chciałeś takie rzeczy przeteleportować? Ambitnie. Ambitnie, chłopcze. I do czego cię doprowadziło to? Już zgnijesz w pierdlu. Kurczę. No dobra, to teraz tym bardziej jeszcze cemencik też wyładujemy, żeby go potem posprawdzać. Bo na dachu są jeszcze rzeczy do sprawdzenia, też wyładujemy. To na razie tyle. Czy jeszcze gdzieś tutaj mógł skitrać broń? No mógł. Sprawdzamy. A właśnie. Cyk, pyk. Mamy kolejną sztukę broni. Tutaj widzę, że wszystko tutaj w tej nic nie ma. Gdzieś jeszcze wydawało mi się, że mignął wtedy wężyk. Czy przypadkiem wężyk nie mignął mi właśnie w tamtej oponie? Czy gdzieś indziej mignął mi wężyk i stwierdziłem, oho, typo jest podejrzany. W sumie jak cały czas ma się włączoną tę latarkę, to nawet nie wiedząc, że to jest przemytnik, można niego trafić po prostu. No dobra, wydaje się, że... No w silniku... Jest, no właśnie, dobrze, że jednak sprawdziłem po raz drugi, ale skryte było chamsko. Chamsko. Zresztą przypadek jeszcze przejrzymy tutaj. No broń też jest chyba akurat tą dobrze płatną kontrabandą, tak mi się wydaje. Dobra, to powiedzmy, że tutaj tyle. No bo jeszcze muszę sprawdzić tylko te rzeczy, ale... Detergenty... No to tyle by było i nie ma tu wężyków. Skoro nie ma wężyków, to nie ma co... Tak, nie ma co marnować narzędzia. Dobra, to wygląda na to, że to tyle. Tak. Sprzątaj, powiedz mi, że jest perfekcyjnie i będę zadowolony. Jest cholerka, gdzie znowu? Pod deską rozdzielczą. Aż się muszę napić, słuchajcie, następna kontrola to 69. No właśnie. A wózek nie jest w żaden sposób różowy, ani żaden tęczowy, ani nic. Pod deską rozdzielczą. No to skubaniec. Skubaniec schował. Nie zauważyłem pod deską rozdzielczą. Zapraszam. 69. pacjenta. Muszę sprawdzać jeszcze co? 7-up i zniszczone światło. Tu patrzymy na początku, po światłach pójdziemy. Tak, tak, poproszę dokumenty. Dawaj. Dobra, zaraz zobaczymy co i jak. O, widzę, że masz jakieś rzeczy na pokładzie. Światła są niezniszczone, więc nie ma co się przejmować, ale i tak powyjmujemy wszystko, bo trzeba zrobić dokładne sprawdzenie tego wszystkiego, co tu masz. Dobra. Czyli tak, nie zgadzają się ani... Nie ma zniszczonych świateł, nie ma 7-up napisane, więc można go normalnie sprawdzać typa. I nie ma żadnych zniszczeń samochodu, które warto by odnotować. Jeszcze raz dokładnie przejrzę. Nie ma flaka. Nie ma zniszczeń. Tutaj. Wszystko jest. Nie ma brakującej karoserii. Wszystko ok. Na moje oko wszystko w porządku. Nigdzie nic nie jest zbite. Chyba, że czasami może być na przykład zbite jeszcze ta szyba. Siema. Ja po prostu chciałem obok ciebie usiąść. Słuchaj. Tak poczułem, że muszę się do ciebie zbliżyć. Dobra, sprawdźmy. Zatem Hisham Badran. Hisham Badran.
Hisham Badran. Hisham Badran. Sprawdźmy, jak tam. XXN. Jest ok. Dobra. Masz do grudnia i masz do sierpnia. Ok. I tutaj jest 01C7L. Tu się zgadza, nie? Teraz zobaczmy, czy zgadzają się rzeczy, które są tu. Nie wiem, czy nie byliśmy trochę za dużo żywności ze sobą. Nie, żywność chyba była 6. Tak mi się wydaje. Zobaczmy. Skrzynka obok 2. Zgadza się. Beczka wina 3. Płatki śniadowe 5. No to wszystko to jest jedzenie. Wino, no wino nie jest jedzeniem. No właśnie, jakoś tak, to pewnie nie do końca precyzyjny jest dla mnie ten opis. No ale no, w sensie, no wiadomo, wino nie jest żywnością, ale cholera wie. Żywność 6, a on ma płatki śniadowe 5 i skrzynkę obok 2, to już jest 7, tak? Więc jakby przekroczył liczbę dopuszczalną, więc nie mogę go przepuścić. Bo niestety regulacje wjazdowe są fatalne. Ale poza tym wszystko okej. Okay. Więc typi, gdybyś jedną skrzynkę jabłek mniej, albo płatki śniadowe, gdybyś wpierdzielił jedne płatki po drodze, to bym cię przepuścił. A wygląda na to, że reszta jest... jeszcze nie sprawdzaliśmy wagi, przepraszam. Jeszcze waga. Nie, wagę sprawdzałem, tak. No muszę teraz schować, gdzie jest ten koleś od chowania. Weź mu te... Jeszcze raz schowaj mu ten ładunek. Bo zapomniałem, jeszcze trzeba zważyć z ładunkiem. Czy nie przekracza norm i czy to jest Azar V? Pamiętam. Zobaczmy, ile to waży. 2400, nie przekracza, ale to chyba nie był Azar V. Ale nie pamiętam. A jednak to był Azar V. Proszę bardzo, zgadza się. No mój nawet samochód to też Azar V przecież, tak? Więc tu się zgadza. No typie, no wszystko ci się zgadza oprócz tej jednej głupoty. Albo coś pominąłem. I zaraz mi powiedzą. Ale niestety... Nie mogę cię przepuścić, ponieważ masz za dużo jedzenia. Bo jabłka to jedzenie, nie? Płatki śniadowe jedzenie. Beczka wina ciężko powiedzieć, ale... Wiecie co? Ale zobaczcie jeszcze jedną rzecz. Aaa, tu się... Oja! Patrzcie na to, tu jest podpowiedź. Ale że ja sam na to wpadłem nagle, to jestem pod wrażeniem, wy też powinniście, więc odrzucony. Dobra. Okej. Okay. Czyli można spojrzeć w tam miejscu, zobaczyć, czy to jest żywność, czy to nie jest żywność, co to w ogóle jest, można sprawdzić. Dobrze, okej, to chociaż tyle lepiej. Tam jest ikonka, jeszcze można najechać i żywność, więc okej. Czyli wino jest traktowane jako żywność, widzicie, proszę bardzo. A bym powiedział, że nie jest to żywność, no wino to jest napój, krowa. Pytanie tylko, czy dobrze sprawdziłem wszystkie rzeczy. Czekam w napięciu. Jest, dobrze. Każdy perfekt dzisiaj cieszy podwójnie. Dobrze, krowa. Masz tylko krowę. No, a to jest jeden żywność, nie? 7 up, zniszczone światła. Riff. A w ogóle sprawdzimy od razu. Riff 2, 6, 5. Pohandlować chcesz? Ja już mam dość handlowania z wami wszystkimi, powiem wam szczerze. Papieru toaletowego kupić nie chcesz? No właśnie, masz wszystkie drożyzna. Kurde, inflacja, te sprawy. Zobaczmy. Jak stan twojego auta? Przejdziemy na razie na to, chociaż nie muszę, prawdopodobnie nie mam potrzeby na to, żeby tak sprawdzać. To jest lepsza. Latarka zwykła jest lepsza. Coś tu? Ziom? Nic. Tu? Nic. Światełka zbite. W porządku. No stan igły. Stan igły. Mhm. Stan techniczny igła. Cześć krowa, tym razem jesteś bezpieczna, nie będę cię uszkadzał. Sprawdziłem, że krowy są bardzo podatne na uderzenie pałką, więc... Nie ma co się stresować. Dobra, wygląda na to, że jest wszystko w porządku. Bardzo ładna liczba dolarów. Bardzo ładna. 1024, bardzo mi się podoba. Bo jest taka binarna. Ismail Gudashvi. Ismail Gudashvi. Tu też jest Gudashvi. Gudashvi. Ismail. Dobra, gra z dukiem. Gra z czym? Z dukiem. 4-4. O! Mieścisz się idealnie z tą krową. To sprawdzaliśmy. Teraz tak. Tu jest do 13 maja, tu masz do października. Tranzyt. Okej. 5. Mhm. Dobra. Czyli się waga zgadza. Jeszcze musimy sprawdzić, czy to rzeczywiście jest grazduk. Grazduk. Tak.
To jest Grazdok. W porządku. Czyli typ się zgadza. Wygląda na to, że zgadza się wszystko. I będę mógł gościa radośnie przepuścić. Niech z krową jedzie. Wygląda na to, że jest w porządku. Dobra, ziomek. Wydaje się, że wszystko jest ok. Nie miałeś żadnego uszkodzenia auta. Jesteś zatwardzony. Zapraszam. Dużo zdrówka życzę po drodze. I mam nadzieję, że to będzie perfekcyjne. Zostały nam jeszcze dwa auta, a jest godzina 5:30. Damy radę. Perfekcyjna inspekcja. Noise. Światła. 7-up. Chyba ci przedni zderzak odpadł. Ziomek. Masz tylko oddaj? Nie, no wiesz, zachowam sobie na pamiątkę. Ezis. Sachin. Dobra. Czy tak, nie masz przedniego zderzaka, to już widać. A se zerkniemy, czy przypadkiem nie ma czegoś, czego nie powinno być? Chociaż tak naprawdę... Jeszcze nie mam powodu, żeby cię tak sprawdzać. Masz... okej. Światła nie są zbite, ale zderzaka z przodu nie ma. Bo oczywiście to można przekopywać też, tak? Ten piach, bo to jest ta łopata też. Ważny telefon? O kurcze. Ważny telefon. Dobra. To sprawdzimy go dokładnie. A czas się zatrzymał? Tak, czas się zatrzymał o 5:00. No to teraz można go naprawdę bardzo spokojnie sprawdzać. Zaraz odbierzemy ten telefon. Kurcze, żwir. Ezis Sachin, Ezis Sachin. Wygląda na to, że wszystko ok. Do września, do maja, tranzyt. Zagr 53. Na spokojnie go sprawdzimy teraz. Zagr 53, zgadza się, dobra, jest ok. 4,240, zaraz sprawdzamy, ile ważysz, jest ok. Dlatego, że błotnik ci tutaj, kurde, troszkę odpadł z przodu, ale poza tym nie ma zniszczeń. Nie widzę, żeby były kapcie. Nie widzę, żeby było pozbijane jakieś szyby. Nie widzę, ale że nie, nie, pytanie, czy nie ma, czy nie widzę. Zawsze jest najważniejsze pytanie. Nie ma? Czy nie widzę? Ale wydaje się, że jest w porządku. Więc jedynie ten przedni zderzak, tak? A poza tym nic. Czyli tak, brak zderzaków 1. Tak bym ocenił stan twojego auta. Reszta się zgadza. Chyba. Więc mogę cię puścić. To wszystko kontrola zakończona. A i go zatwierdzamy, tak? Jeszcze raz zobaczmy zagr. Oj, nie sprawdzałem jeszcze, słuchajcie... rejestracji, bo tylna była odpadnięta. NZJ73. Tak, ok. I żwir. No i ma jakiś tam żwir na pokładzie. Chłopak. Tu sprawdźmy jeszcze, czy tu się wszystko zgadza, ale Ezis Sachin, Ezis Sachin, Ezis Sachin, Ezis Sachin. Zagr 53. No i wygląda, że jest ok. Jedynie ten błotnik. Proszę, możesz jechać. Nie było tragedii. Nara. Nie będziemy tam tego otwierać, kolegi, jeszcze, bo czas się zatrzymał. Ale właśnie jak czas się zatrzymał, też można by coś pokombinować. Pójdę do samochodu na razie. I wiecie, zrzucę rzeczy. Co? Jak to wybrakowana karoseria? W sensie, że tam silnik? Bo ten silnik wyglądał dziwnie, tak? W sensie... On z przodu tego, z lewej i z prawej strony tego z przodu silnika miał takie jakby braki faktycznie, ale wiecie, na to zwrócimy uwagę, ale jakoś zahachmęcił mi w głowie samo to, że... Zakręciło mi w głowie to, że... że po prostu nie miał błotnika z przodu i jakby olałem już całą resztę z przodu, ale faktycznie. Faktycznie, jak tak o tym pomyślę, bo teraz widzicie, jak tylko powiedziało mi, że brakuje wybrakowanej, że jest wybrakowana karoseria, to że coś mi się przy tym silniku nie zgadzało, ale no. Warishu, my do bracie informacje, to drańska bitka ili mała się kidnać, a czy laso pilnikowna ja, komisar, weź to wasze to danieza. Okej. Kierownik tartaku, ubicie i uprowadzenie. No dobra, wracamy do tartaku. Przygotujemy sobie całą... Mamy karabin snajperski, mamy karabin też, więc mamy dwa karabiny. Będziemy mogli przetestować je, jak działają. No mam amunicję do wszystkiego, więc jakby jestem przygotowany cały czas, więc w drogę. Spotkamy się pod tartakiem. O! Nowe szczegóły.
Nasz agent. Pospiesz się, jego życie jest w twoich rękach. Okej. To nagle, kurczę, jeszcze bardziej mnie zestresowali, że znowu będę musiał strzelać, ale ja sobie wezmę na pewno tę broń. A zobaczymy zresztą, obiema postrzelamy może, zobaczymy, jak będą bliżej, to będę zmieniał. Jestem już pod tartakiem, więc jestem już na miejscu. Okej, czyli ogólnie nie jest bezpiecznie. Tyle wiadomo. Czyli szósteczka. Porozmawiaj z kierownikiem tartaku. Ale to co, wszyscy są, nikt we mnie tutaj nie będzie na razie ładował, tak? Na razie mam tak po prostu sobie tylko porozmawiać? No dobra. Kierowniku tartaku, co się wydarzyło? Około godziny temu to małaszy перевозку тает. Stanowka do lasu. Ać weczta adruminitka. Хнули что же это самобди? Каже хно выходи. Objawisz tu eto krny zawet, a cztery maskowniki ili atalok. Baduli madre powarnej bitko. Kiedy henu omdlak, oni pożuczli jego ać lugaznictwo ili szajać poludniki. Okej. Czyli porwali go i pojechali na południe. To jest jakiś samochód do przeszukania? Że niby? Zobaczymy. Czekajcie, czyli tu tak naprawdę nie ma się czego na razie... Nie muszę w nikogo strzelać, mam przeszukać samochód. Nadzieję, że coś znajdę, ale czekajcie, wcześniej, że kontrabanda? Przeszukać samochód... O, jest portfel! Z dokumentów wynika, że właścicielem jest Dmitri Kozlov. No dobra. Dmitri Kozlov. Teraz muszę kierownika zapytać, czy to jest jakaś znowu taka akcja typu... Trochę się dzieje. W sensie nie jest to, że przychodzę, napierdzielam, strzelam i do widzenia. Dobra, kim jest Kozlov? Coś mi powiesz? O, Dmitri, Dmitri. Probatny chno problema za doń. Jest o robocy i ta jedać wiesenka. Eto arać problemu okraśna. No dobra, to tyle? O, Dmitri, Dmitri. Pewnie się coś pakował, pracuje tu od roku, często wtyka nos w nie swoje sprawy. Okej. Okay. Ale teraz... Mam pogadać z Kozlovem, ale... Bo gdzieś kogoś uprowadzili podobno na południe, ale to rozumiem, że... Kozlov to jest jeden z pracowników tutaj? Teraz który to jest? Muszę... To nie ten. Rozumiem, że któryś z nich to Kozlov jest. O, jest Dmitri Kozlov, był na tyłach tartaku. To głupo kończyłeś. A ja pozmyślać fundra nieczku drogaszy. Robota ać lasu pilnikownaja, to trudna. A da madre familia ać traboj. Meno fundro ili opisutni. Propszaja pochwyć dajewo, to mamy wsiem. Jestem coraz bliżej poznania prawdy, muszę sprawdzić jeszcze pozostałe tropy, porozmawiać ze sprzedawcą narzędzi, przeszukać magazyn w zajeździe pod pijanym niedźwiedziem, przepytać pracowników tartaku, zbadać ruiny w okolicy kamieniołomu. O matko boska, ile tu jest aktywności? Przeszukaj ruiny. Okej. Okay. No dobra, no to na razie rozprowadzę. Tu nie wiem, czy mam rejestrować jakoś w głowie, co się dzieje, czy to jest wszystko dość takie oczywiste i proste. Ruiny. Wiedziałem, że kiedyś do tych ruin pojedziemy. No to jest ten czas. Może w tych ruinach wreszcie będą jakieś sekrety. Więc dobra. Zamykamy, odpalamy, jedziemy. No dobra, jestem przy ruinach. Ha, no i proszę. No jakby czułem, że kurczę. Że gra może mnie jednak po tych wszystkich głównych lokacjach, po co by je budowali, gdyby nie można było ich przeglądać. Oj! Ojojoj! Ojojoj! Ziomeczki! Polerka. Sam jestem. No to mnie tu nawalają w tych ruinach, kurczę. No dobra, nie ma łatwo. W końcu trzeba postrzelać trochę. Dobrze, chociaż są strzałki. Gdzie te... Japy tam stoją. Chyba go trafiłem? Albo nie? Ała! Coś tam brachu. Tutaj nie ma co podchodzić za blisko nawet.
Trafiłem? O, dziwne, ale chyba tak. Chyba gościa zdjęło. Albo i nie. Czekajcie, bo trochę niebezpiecznie się robi. Tak trochę dostaję obrażenia. Wiem, jakoś może innej strony trzeba podejść. Czekajcie, co tu się dzieje? Trzeba przeskoczyć, no właśnie. O! O Jezu, tu ich jest! Jak podbieg szybko. Tam full focus teraz, aż cholera w takim momencie. Granat? Granat. Cyk. A te ruiny są bardzo duże, kurczę, tu jeszcze można poszukać sekretów też, ale... Matko boska. No jest tego to trochę, towarzystwa. Dobra, może zmienimy na... Może coś wykopywać. Furka. W końcu. Dobra, w końcu jakaś inna broń, to potestujemy, jak się z niej strzela. O, granat! Ale rozpierducha tutaj jest, kurczę. Nie wiem, czy to trafia, czy to nie trafia. Ale inaczej się strzela tą bronią, zdecydowanie. Zobaczymy, z drugiej strony podejdziemy do typów. No, lepsza broń niż snajperka jednak. Właśnie, bo nie ma tej optyki, kurczę, jakiejś. O, bardzo dobra. Proszę bardzo, ładnie tutaj zdejmujemy ich. A! Tu jeszcze jakiś typ nie jechał. Tak trochę gorzej jest z podejściem tu, bo jakby tutaj dużo krzaków też. No kurczę. O, Sharpshooter 2, no ładnie. Nie sądziłem, że można mnie nazwać shooter, a co dopiero sharp, ale okej. Nie będę narzekał. No dobra, to jest chyba dobre miejsce, żeby sobie zobaczyć przypadkiem, czy tu nie ma czegoś fajnego do odkrycia jeszcze. Te ruiny, może w tych ruinach są jakieś znajdźki, chociaż muszę powiedzieć, że jakby w ten sposób gramy... Oj! Często mnie zachęca gra do tego, żeby faktycznie przeszukiwać te każde te domki, szukać tych papierków. One są warte $100 w sumie. Gdyby każda była warta trochę więcej, to może inaczej bym do tego podchodził, a tutaj to tak trochę jakby... Szkoda mi już czasu chyba na to, żeby je wyszukiwać. O kurcze! Ale wymyśliłem teraz. O panie! No tutaj z góry to można byłoby ich zdjąć. Ale zobaczmy, czy faktycznie z tych trupów... Tu był trup przed chwilą! Kurde, chciałem sprawdzić, czy z trupów leci więcej teraz. To są już powykopywane dołki, tak? Tu już nie ma co kopać, ale zawsze w takich kiblach może się okazać, że coś jest. Już raz w kiblu coś znalazłem, ale tym razem nie. No dobra, idźmy dalej z tą misją. Ale fajne miejsce, w sensie tutaj dużo się dzieje. Pytanie, gdzie ja mam tutaj? Weź, przeszukaj ruiny. Da się to jakoś wejść? O! Skąd on się tu wziął nagle? Typ. O właśnie, może jest tutaj trup? Jest, zwłoki. Przeszukaj. Ale amunicja do karabinu, akurat o to nie będę się obrażał. Może być. Dzień dobry. Dostałem jolkę. Albo... tego tam. Uuu! Patrzcie, wąż. Lista oberankowa. Okej. Okay. Jakieś rzeczy. O, są akta KGP. No, proszę bardzo. W końcu. Dawno ich nie znalazłem. Siergiej, odkryliśmy, że jeden z naszych jest podwójnym agentem. Przez niego Iwan trafił wczoraj do obozu pracy. Bądź czujny, policja depcze nam po piętach. Boris Oberankow. Udaj się do obozu pracy. Podwójny agent? O kurcze, no dobra, aha, czyli to koniec zabawy. Ale są dokumenty, to znaczy nie musiałem tracić czasu na to, żeby je szukać. Szukać ich, czyli dokumentów. Dobra. Bo się okazało, że... były one
najbardziej oczywistym miejscu ever. Więc teraz lecę do obozu pracy. Aż żałuję, że nie mam na pokładzie tych... kurczę... kolegów, bo bym mógł od razu ich wrzucić, a niestety... Nie wiedziałem, że tak będę miał okazję, ale... Jedziemy do obozu pracy. Które jest niedaleko. Oj! Ziom! Widzisz ten sygnał? Wypadł! Jestem w obozie pracy. Syk, wychodzimy, idziemy zgłosić, że jest podwójny agent i zobaczymy teraz, co dalej. A, was prabotny, eto Iwan. Henom maczko trzasta, eto biju i na to zaklutnika. Już pobył innego więźnia. Henoć diura, et otratki. Jewo łysa ili rudna braćka. Eto henon ni gawaryś dobrocaja. Mamy przesłuchać teraz go, tak? Podobno jest w dole i to jest rudy z brodą, łysy z rudą brodą. Ale w sensie... Powiedział, że jest w dole. Ale to jakoś możemy się dostać do tego... Ło! Okej, jest, może tu będą też jakieś... Kurcze akta schowane. No takie... Miejscówka, że... Mogłoby coś być. Nie, z tobą nie chcemy gadać. Ty nie jesteś łysym z brodą rudą. Szukamy łysego z brodą rudą. Oto on. Chociaż... No dobra. Iwan. To on. Twoi ludzie porwali naszego agenta. Gadaj, gdzie mogli go zabrać. Ha, 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 wy policka bydlok. Eto pozmyślał, a ja gawryć nieczko? Z łatką mrad. Zmuś więźnia do gadania. Twoi ludzie porwali naszego agenta, gadaj, gdzie mogli go zabrać. Aha, wy policka bydlok, to pozmyślał, a ja... Okej, czyli ja będę musiał go uszkodzić chyba, tak? Zładku umrat! Prędzej zdechniesz? Jak dawno dostałeś rurą w głowę? Co? Ale... Miałem go... Przepraszam, ale miałem go... Zmusić do gadania. To uderzenie go uderzenie go rurką nie miało go zmusić do gadania, to jak mam go zmusić do gadania? Wybierz punkt kontrolny. Dobra, punkt kontrolny, okej, okay, a który to jest punkt kontrolny? Nie mam pojęcia. To jest punkt kontrolny, tylko teraz mam nadzieję, rozumiem, że ten punkt kontrolny dalej jakby się zapisał, w sensie, że jak wyjdę z gry i wrócę, to będę mógł od tego punktu kontrolnego jechać dalej, słuchajcie, bo będę musiał. Już czas się skończył, ale no może dobrze, że akurat przyszedł taki moment, że mogę tutaj przerwać. Więc słuchajcie. Okej, okay, czyli muszę wymyślić, jak z nim pogadać i wiem, że nie mogę używać siły. Chociaż może wystarczyło go na przykład... Ja nie mogę go atakować, kiedy nie mam nic w ręku. Nie ma czegoś takiego jak uderzenie pięścią, więc muszę go... w inny sposób zmusić do rozmowy, tylko pytanie w jaki? Będę musiał to wykombinować w kolejnym odcinku, więc jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. No liczę na to, że to jest też punkt zapisu, skoro jest to punkt kontrolny. Wydaje mi się, że tak powinno być, bo inaczej by to nie zadziałało. Zresztą możemy to sprawdzić. Wejdź do menu. Tak. Graj. Zobaczcie, teraz są w ogóle nowość, 3 sloty. Nie? Więc też jest taka ciekawostka i... I jest punkt kontrolny, wszystko się zgadza. Dobra, punkty kontrolne działają jak trzeba. Dobrze, super, że akurat tu mogłem przerwać, żeby nie było za długo, a jednocześnie coś się działo, więc trzymajcie się wielka piona i do zobaczenia już niebawem w kolejnym odcinku z Contraband Police. Cześć!